Allez, ça je crois qu'on prononce la Wensa. En été de 1980, il y a eu un grand mouvement qui a commencé à naître en Pologne. C'est un mouvement syndical qui était dirigé par une petite équipe. Au sein de cette petite équipe, il y avait Lech Wałęsa. Et il était à la fois un symbole d'espoir pour la Pologne et en même temps l'occasion d'éprouver de grandes craintes. Vous avez une lutte très émouvante, très risquée, entre ces syndicalistes polonais qui étaient des syndicalistes de la base, au début des chantiers navals de Gdansk, et ensuite ça s'est répandu dans tout le pays, et qui demandaient la liberté syndicale, d'abord la liberté de s'inscrire dans un syndicat, et pour les syndicats, la liberté d'expression et de négociation. Et on sentait la force spirituelle et intellectuelle qui les animait. Ils ont signé un accord et ils ont accepté les demandes du syndicat qui s'appelait Solidarność, le syndicat de la solidarité, représenté par Lech Wałęsa. C'était une grande victoire pour lui. Nous craignions l'intervention des forces soviétiques. Et donc on a vécu un hiver très difficile, l'hiver 1981, pendant lequel il y avait cet effort des syndicalistes polonais pour se faire reconnaître, pour gagner le pouvoir. Finalement, ils ont été arrêtés. Et il a fallu attendre plusieurs années avant que le courant de libération de la Pologne puisse enfin s'affirmer et que Lech Wałęsa soit élu président de la République polonaise. C'est donc un exemple très émouvant, très humain, de réussite d'un combat au service des libertés syndicales, puis des libertés politiques. Et à l'heure actuelle où les gens attendent un souffle, c'est au PPE de donner le souffle. Le Parti populaire européen, c'est le porteur de la flamme européenne. The greatest memories of my presidency is standing with Lech Wałęsa in 1989 in the Lenin shipyard in Gdansk, of which I am now very proud to be an honorary citizen. Yes, many of them had come to see the American president, but they were also there to see their native son, a man of incredible courage and determination, a man who started the movement and eventually brought his beloved Poland out from behind the Iron Curtain, a man who will forever be remembered as a hero of the Solidarity Workers' Revolution. That day in Gdansk, I told the hundreds of thousands of Polish citizens that their time had come. It is Poland's time of possibilities. It is Poland's time of destiny, a time when dreams can live again. When I said those words, spoken from my heart, I knew that the man standing next to me was the one who could and would help those dreams be realized. It was an honor then to work with you, Lech. It's an honor today to call you a friend. History certainly will remember you as a giant of your generation. I send my best wishes to you and all of you gathered there in Warsaw and hope you have a wonderful Congress.
granted you the quantity of working until that was over. Jestem przekonany, że stoczniowcy, że Gdańsk, że robotnicy i pracownicy to widzieli. Dziękuję za możliwość wystąpienia przed Państwem. Należycie do grupy ludzi z różnych krajów, która próbuje wziąć na siebie rządzenie Europy. Trzeba mieć dużo odwagi, by w okresie przejściowym, historycznie wielkim, podejmować się takiej próby. Mówię to z doświadczenia przede wszystkim robotniczego, bo 3/4 życia byłem robotnikiem swojego. Potem byłem szefem związku zawodowego największego w świecie. Potem musiałem zostać na chwilę prezydentem, by dobić komunizm. Wspierali mnie przede wszystkim stoczniowcy, a potem ludzie pracy. Bo nasze doświadczenia udowadniały, że tylko tak możemy myśleć o zwycięstwie. Nigdy do wiadomości nie przyjęliśmy ustaleń końca II wojny światowej. Narzucono nam wprawdzie system, ale nigdy z tym się nie zgodziliśmy. Lata 40. i 50. z bronią w ręku próbowaliśmy zrzucić ten system. Takim bohaterem tamtych czasów można uważać majora Łukasza. Przegraliśmy ten bój przy pomocy sowieckiej, zniszczono ten obóz. Potem lata 60. 70. próbowaliśmy walczyć przez skrajpowanie, wychodząc na demonstrację na ulicy. 68. Młodzież, 70. stoczniowcy i robotnicy. Wszystko to krwawo zostało stłumione. Ale na zasadach prób i błędów doszliśmy do pomysłu, jak, w jaki sposób można doprowadzić do zwycięstwa. Krótko mówiąc, wszyscy razem